I moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco na kolejnym filmie z serii Glitche Fortnite sezon 1 rozdziału 3. Moi drodzy, tym razem przenosimy się na nową wyspę, na wyspę, która umożliwia nam zdobywanie nieograniczonych ilości punktów doświadczenia. Z tym, że jeżeli korzystacie z glitchy, to wasz limit na kilka dni do przodu może być już mocno wykorzystany. Nie zraźcie się więc zatem, jeżeli dostaniecie marne ilości punktów doświadczenia, jak na przykład ja za kilka chwil, tylko pamiętajcie o tym, aby wrócić za kilka dni i zdobyć to, co zdobyć można. Epic dało taką możliwość twórcom map w trybie kreatywnym, aby rozdawali punkty doświadczenia, z tym, że przycisk musi być gdzieś ulokowany, żeby to działało. No i my, jakże kreatywni gracze, odnajdujemy te przyciski, odnajdujemy sekretne przyciski, sekretne pomieszczenia, w których te przyciski się znajdują, aby nieco przyspieszyć ten proces, który nazywamy potyczką z pozostałymi graczami na mapach, na przykład 1v1, gdzie musimy się bić, robić kille, aby zdobywać te exp, te punkty doświadczenia. Przyspieszamy cały ten proces bez najmniejszego problemu, ponieważ znajdujemy te wszystkie przyciski i wykorzystujemy je sobie wedle naszych potrzeb, bez zbędnego zabijania się nawzajem, czyli po prostu odpalamy wysepkę o numerze 41724095016 3, wersja 15, jako prywatną sesję. I teraz mamy 13 sekund do startu, a więc szybko łapki w górę, 100 łapek w górę i kolejny film z glitchem wjeżdża na kanał. Pamiętajcie o subskrypcji, ten czerwony przycisk pod filmem, a gdybyście kupowali coś w sklepie Fortnite, to koniecznie wpiszcie mój kod kompulsator, za co sekretne i serdeczne dzięki. A teraz przechodzimy, odradzamy się, wbijamy się na wysepkę i zobaczcie, pokażę wam, o co chodzi na tej mapie, na tym glitchu. Jak z niego korzystać? Może nie pokażę dokładnie, ile można zdobyć, bo jak wiecie, ten limit ja już mam dość mocno wyczerpany na najbliższe dni, ale pamiętajcie o tej mapie i korzystajcie. Najpierw wbijamy się tutaj do góry, teraz tu zrobimy sobie podłogę. Za szybko tą podłogę zrobiłem jeszcze raz i tu mamy przycisk, który będzie nam automatycznie rozdawał punkty doświadczenia, moi drodzy. Zobaczcie, nabijają mi się punkty doświadczenia bez najmniejszego problemu. I teraz idziemy sobie dalej. Ja sobie wrócę tutaj, ok. Cofnę się troszeczkę i zrobię sobie teraz coś takiego. Przejdę tutaj delikatnie i tutaj mamy sekretny przycisk do sekretnego pokoju. A w sekretnym pokoju secret button 1, 2 and 3. I nie tylko, zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy tu też zagrody z kurami i boty, które ubijamy. Po co? No generujemy sobie kille, dzięki którym możemy oczywiście zdobywać większą ilość punktów doświadczenia. Exp nam już się cały czas tutaj odświeża, a więc w AFK możemy także działać. Także spoko, lecimy na pełnej, jak to mówią moi drodzy, ubijemy trochę kurczaku, żebym mógł wam zaprezentować jak najlepiej tę mapę, ten sposób. Pamiętajcie, łapki w górę, 100 łapek i wjeżdża kolejny film z kolejną wyspą. Teraz ubijmy sobie tego bota. Proszę bardzo, siema siema, do widzenia. No i lecimy dalej. I teraz R-kę naciskam. Zobaczcie, 170, 250, 320, 390, 460 i tak dalej. Jeżeli ten exp zacznie się zwiększać tylko o kilka liczb, czyli 5, maksymalnie 10, to znaczy, że ponownie trzeba ubić odrobinę kurek, odrobinę botów i zaczynać od nowa. Dodatkowo możecie przejść także w tryb publiczny, gdzie będą również inni gracze. Wówczas możecie dostać przy jednym kliknięciu nawet 1000 punktów doświadczenia. Sprawdzałem to dzisiaj i tak to działa, ale dostać się tutaj, gdy na mapie jest 20 osób, no nie jest łatwo, moi drodzy, bo wszyscy budują, wszyscy się strzelają i naprawdę dużo się dzieje. Ubijmy zatem kilka razy te bociki, te kurczaczki, proszę bardzo. Pyk, pyk, zabijamy. Zabijamy, siemaneczko, cześć, jak widzicie, cały czas w tle nam się exp generuje w tak zwanym trybie AFK, także jest pokczamp, jak to mówią. Proszę bardzo, zabijamy dalej, zabijamy jeszcze jeden i kolejny. I teraz ponownie wracamy sobie do tych przycisków i tutaj będziemy je naciskać. Proszę bardzo, 180, 240, 300 i za chwileczkę 1000 punktów doświadczenia zupełnie za nic, za to, że sobie postrzelaliśmy co nieco 800. Jak widzicie, te punkty doświadczenia nie lecą jakoś bardzo, bardzo szybko, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja skorzystałem z tego już nieco, aby nagrać ten materiał, aby to przetestować, żeby nie nagrywać też o niczym. Tak więc zapraszam was tutaj bardzo gorąco, sami to przetestujcie, a zobaczycie, że naprawdę sporo punktów doświadczenia stąd można wynieść.
lecimy. Secret Button 1, klikamy sobie. Proszę bardzo, 2000 punktów. Ubijmy może jakiegoś bocika jeszcze. Raz, proszę bardzo, raz, dwa, może jakąś kurkę. Pyk, jest ponownie razem z nami. Ubijemy go, proszę bardzo, hedzika. I lecimy dalej. Siemaneczko, do widzenia. Kurczaki siedzą cicho, bardzo proszę. Ubijamy. I lecimy ponownie. Może zaczniemy od trójeczki. Trójeczka, proszę bardzo. Lecą punkty doświadczenia. Zdecydowanie dużo mniej niż rano. A więc ten limit jest mocno osiągnięty. Pamiętajcie jednak, aby przetestować sobie tę wyspę, bo tutaj naprawdę kozackie ilości można zdobyć. Ja wiem, o tym już mówiłem, ale pamiętajcie także o łapce w górę, oczywiście o subskrypcji i o kodzie kompulsator w sklepie, jeżeli chcecie otrzymywać kolejne tak ciekawe treści na moim kanale. Dzięki za uwagę, trzymajcie się moi drodzy, powodzenia. Pamiętajcie, u góry ekranu macie kod wyspy. Do usłyszenia, cześć!